A ja Miłoszowi mówiłem. Tak, ja ci mówiłem, że wyprzedaże. Zaraz po świętach od razu już ten wyprzedaże. Nie chciałem kupić, ale chciałem kupić jedną tylko. A nie w tym. Nie w zestawie, bo w ogóle wziąłem, wydrukowałem, o, zdjęcie Sołzy i coś chciałem nagrać z nim. Dobra, idziemy sprawdzić drugie miejsce. Dobra, wyjmij tą jedną rakietę. Nie, latają. No tutaj nie da, za lubię. Już to przymarzło. Dobra, weź to i wbij. Dobrze, żeby było, Miłosz się martwi, dobrze, żeby to było wszystko stabilne. No bo... Ja tylko może powiem tak, tutaj nie ma nigdzie budynków, znaczy są daleko, ale ogólnie nie odpalę tylko, żeby nagrać filmik, petardę, trochę w lewo. Trochę w lewo, odpalę, żeby tylko filmik nagrać, a tak to generalnie, bo często mam pytania, czy będziemy odpalać petardy, nie, ze względu na zwierzęta nie będę odpalać, ja wiem, że zaraz ktoś powie, że ale i tak odpalasz tą jedną, i tak odpalasz. O co się Mati, bliżej, tak żeby, ja tak nie wiem. No ale było czekam, tylko... No, światło zasłaniasz. No dobra. No. Już? Nagrywa się? Trzymaj dwoma rękoma, żeby stabilnie. No. Panie Sołza, za to co zrobiłeś... Wyłącz. Wyślemy cię na Marsa. Mati, nie... dobra, nagrywaj. No, nagrywaj. No. Nie masz prawa nic mówić więcej na temat polskiej piłki. Nie jest. To ty byłeś? Tak. Dobra, poczekaj, cicho. Czekaj teraz. Bo twoje miejsce jest tam. Hej, a teraz, gdzie jest to zdjęcie? Gdzie jest Sousa? Zouza raczej. Nie Sousa, tylko już jest Sousa. Nie, Zouza. No nie wiem, gdzieś tam poleciał, nie ma go. Wysłaliśmy go do Brazylii, tak. Święta zagrałem sobie w FIFA i chłopaki mi mówią, że słuchaj tato, rozwaliłeś pada, kolejnego pada wziąłeś i rozwaliłeś. Ja wziąłem, chciałem sobie teraz też zagrać i patrzę. Zawsze ten przycisk po prostu nie działa. No fatalne one są. Wszystko jest ok, urywa się tam w środku. Ja wiem co, w środku po prostu się urywa taki plastik i cholera. Czas zabrać się za rozbieranie pada. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Już kilka razy je rozbierałem, więc mam nadzieję, że teraz pójdzie też jakoś w miarę gładko. Nie mam specjalnego śrubokręta, wiesz? A, to są twoje śrubokręciki? Bo się szukam odpowiedniego do tego pada, ale nie ma. Tam jest jakieś, nie pamiętam jakie oznaczenie tego wkrętu. Wziąłem jakieś nowe Kasi śrubokręty i niestety żaden z nich nie działa. Po prostu specjalnie jest to tak zrobione, żeby nie można było w łatwy sposób odkręcić tych śrubek. Jest raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Prawie udało mi się odkręcić wszystko, poza jedną śrubką, nie mogę jej do końca, ale być może nie będzie potrzeby, no i teraz tą część trzeba teraz zdjąć. Postaram ci się pokazać, bo u mnie od naciskania mocnego, widzisz tutaj to? Czekaj, może z tej strony. Tutaj ten plastik, on się po prostu wyłamuje. Ja chcę kliknąć, to się zatrzymuje. O, tutaj ten plastik, taki mały plastik, on się łamie tutaj. A widzisz, taka mała, drobna rzecz, ona pęka i przez to się po prostu tutaj psuje, w tym miejscu jest oderwane, pęknięte, od zbyt mocnego po prostu nacisku. Milo, zobacz, tak wygląda pad. Bo mówiłeś, że co, też narzekasz, że nie można nim grać? No tak, no bo go zniszczyłeś. Sklejone, ale czy coś z tego będzie, to zobaczymy. Podłączyłem, ale niestety nie działa, albo za dużo kleju. I po prostu ten przycisk nie działa. Chyba sobie tą naprawę odpuszczę, bo widzę, że za 26 zł można kupić właśnie taki cały zestaw, więc mogę te przyciski powymieniać nawet na inny kolor. Dobra, uruchomiłem Maca. Nie wiem ile lat on nie był uruchomiany. Bo drugi taki sam jest u Marcela. Czyli dobrze, czyli ten nie był uruchamiany
chyba kilka lat, tak mi się wydaje. Zobaczymy po plikach. Wziąłem taką klawiaturę na razie, bo ta nie ma baterii. Muszę zaraz podłączyć. Tutaj jest taka fajna funkcja, gdzie mogę sprawdzić, kiedy raz otwierałem dane pliki. 2018 rok, kwiecień. Myślałem, że znajdę jakieś stare zdjęcia, coś ciekawego, a okazuje się, że go wyczyściłem. Bo miałem jakąś tam sesję 4 lata temu, robiłem, wziąłem ten komputer, no i co, wyczyściłem, a teraz okazuje się, że nie ma nic do pokazania. 2009 rok, 6 giga RAM-u pamięci, wtedy chyba kosztował około 7-8 tysięcy, pamiętam jak go kupowałem. Ho, ho, ho! Zdrowie, cały świąt! Słuchajcie, jest tak zimno. To jest ta kola. Jest tak zimno, że kola po prostu zamarzła. Znaczy pod spodem jest ok, ale na wierzchu jest lód. Zobacz. Mikołaju, ja cię proszę tylko jedno. Na twoim after party musisz pociągnąć kolejkę. I to będzie następne nagranie, jak ciągniesz kolejkę. Dobrze, okej. O, i teraz ta melodia. O, jak romantycznie się zrobiło. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku! I renifery też! Renifery życzą też! Naj! Trumeczka! I co? I marzenia się spełniają! Nie wiem, podobno... Czekaj. Czekaj w tą stronę. On jest taki niedobry, mocny, wiesz? Nie, tu jest 12. Minus 12 stopni jest. A u nas gorąca atmosfera. Minus 12. A ty? Ty, idzie do naga. Nie. Da się grubo robić. No, grubo. Grubo już było. To było przejezdyczenie. Znaczy w sensie, że... No nie, to jest święty Mikołaj. To jest święty Mikołaj. Przed chwilą powiedział coś takiego. Tu jest za gorąco. Zuszka, jedziemy. Ale teraz jest twardy śnieg, słuchajcie, bo już jest taki ubity. Lodowy. No to zabiegnij z wujkiem! Sprint! Kurde, ale nie karcie, żeby się przejeść tak. Tam nie do zaobserwowania po prostu. Nie, wyprostuj się, tylko słuchowa. Będzie skok. Próba numer jeden. Czekaj. Ready, set, go. Co? Dobry. Oj, tyle miejsca! Co ty zrobiłeś? What are you doing? Ale jak? How? Czekaj. Jeszcze raz. O, tutaj mamy drugi przykład. To jest druga skarpetka. I ta skarpetka właśnie jest wyprostowana. Zobacz. Czyli mamy mniej więcej, nie wiem ile tam, minus 12, 13 stopni. Tutaj ognisko jest. A i tak jest wszystko sztywne. Dziękuję za oglądanie. Dobranoc.